za mną po bosoku, łazi nawet po cimoku. Wlece mi się i łobrzydzą, z tego dursi żyć mi nie do. Ze hasioka też wyłazi, potem ciśnie się do tasi. Będę kaj coś na marasi, żaden na to nie poradzi. Ten bieluski blues prześladuje mnie dusz. Ino zdycho naszy snągu, bez kusika i sztylągu. Wlecę się po chałupie i łobijo się albo śpi. Duć maszkyci i przezywą, a roboty się nie chytą. I to wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje mnie Wy nas oglądacie, a ja się taką przyglądam z tej drugiej strony i widzę, że z tego faktu wakacyjnego mało kiedy dziadek i babcia są uradowani. Spokojnie jakoś docieradę. Jakbyście nie mieli pomysłu na to, co ze swoimi wnukami robić, to tutaj proszę bardzo takie zaproszenie, taką informację, że w najbliższą środę, to jest 6 lipca, Radio Fest ruszo w letnio szlagierowo trasa po Śląsku. Krymy są partnerami. Pierwsza miejscowość kaj Zawito to, i tu uwaga, Nikiszowiec, czyli zabytkowo dzielnica Katowic. Ktoś nie był? Warto się wybrać. Podczas tej trasy przewidziane są mini recitale szlagierowych wykonawców. Będzie można wybrać podwójny album Bernadety Kowalskiej Najpiękniejsza Nuta, jak i bilety na telewizyjny koncert Muzyka i Słowa Benefis Twórczości Edka Sikory. Można będzie też te autografy się tam pochytać od tych pojawiających się podczas trasy szlagierowych wykonawców. Pamiętajcie o tym, że trzeba obserwować naszego Facebooka, tak? Festowego też Facebooka, bo tam właśnie niebawem więcej informacji. Gorące ciała, zimne ochito, tam jest zabawa, seks on the beach. Tak zaczynamy gorące lato, szalone rytmy, seks on the beach. Wróczała jak kotka, piła mleko ze spotka każdy wieczór. Zakradałem się, bo chciałem spędzić z nią wieczór, by się wiła jak węgorz tańce harce, urzekła sobą mnie. Ja mam ostre pazury, przylegają do rury, polde z tańcem jest wielkiej namiętności, bo ja nie jestem kocica, ale gorąca lwica, ze mną w lato nudzić nie da się. Gorące ciała, zimne ochito, zaczynamy gorące lato, szalone rytmy, seks on
miałem myśli gorące, gdy leżała na łące. Latem zawsze zamieniam się w maczo, bo kiedy słońce przygrzeje, moja głowa szaleje, królem dżungli nagle staje się. Telewizyjne szlagierowe show już w październiku, odliczacie razem ze mną czas do tego wydarzenia, to wszystko w tym roku 2022. Muzyka i słowa, czyli Benefis twórczości Edka Sikory. Kto pojawi się na tym koncercie? Na pewno plejada szlagierowych wykonawców, do których to Edek Sikora tworzył teksty. A między innymi będzie to Damian Holecki, Zbyszek Lemański, Karpowicz Family, Andy and Lucia, Andrzej Skaźnik, Edmans, M-Band, Harmonik, Kola i Jula, Kasia S, Piotr Herdzina, Tim, Fabian, Magda czy Bernadetta Kowalsko-Kero, to też za chwilę pojawi się w naszym studiu. O Regina, Regina, jo bez ciebie chyba zgina, w tej miłości bych cię zjadł, durś ci przaja, tyla lot. Regina, Regina, ze zmartwienia mu łysina, schudłeś całkiem, pysk mi zblot, to przez ciebie rzek jest dziot. Chciałem od zawsze, odkąd pamiętam, oddać ci wszystko i z tobą być. Ty żeś nie chciała, a ja się męczył, jutrze próbował, nie wyszło nic. Potem myślałem, że mi to przyjdzie, że większe cioły pomogą mi. Nic nie pomogło, teraz rozumiem, tak jak chcę los, tak musi być. O Regina, Regina, jo bez ciebie chyba zginę, z tej miłości bych cię zjadł, dusz ci przaja, tyle lot. Regina, Regina, ze zmartwienia mu łysina, schudłeś całkiem, pysk mi splot, to przez ciebie rzek jest dziot. Chciałem od zawsze, odkąd pamiętam, oddać ci wszystko i z tobą być. Ty żeś nie chciała, a ja się męczył, duszę próbował, nie wyszło nic. I jakbym był z tobą, góry bych dźwigał, może by mi się chciało żyć. Teraz mam ino jedne życzenie, żebyś przestała mi się śnić. O Regina, Regina, jo bez ciebie chyba zginę, z tej miłości bych cię zjadł, dusz ci przaja, tyle lot. Regina, Regina, ze zmartwienia mam łysina, schudłeś całkiem, pysk mi zblot, to przez ciebie jest rzek dziot. Regina, Regina, jo bez ciebie chyba zginę, z tej miłości bych cię zjadł, dusz ci przaja, tyle lot. Regina,
Isaia Telalowy. Z okazji artystycznego benefisu Muzyka i Słowa pokorzy się na rynku też limitowany krążek CD, który będzie się zwał Szlagier Top 10 Edka Sikory. Do tych, co kupią bilety na koncert do końca sierpnia 2022 roku, tego roku, ten krążek będzie co? Gratis. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej szlagierowo.pl. Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu, gdy znów bawi nas. Słońca blask i miliony nut zmienił w gwiezdny cud. Już noc skrada się, zwalnia czas. Już za drzwiami stoi sen, a ja szukam wciąż najpiękniejszej z nut, co śpi w duszy mej. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Leci z wiatrem świat, ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Sebastian bardzo serdecznie i witam Was wszystkich, wszystkich fanów, szlagierów, witam Was. Gorko się zrobiło, nie? W to lato. W to lato. W to lato, tak. Musimy Wam zdradzić, że z Bernadetą my przed wejściem na antenę sobie tak, tak poklachali na temat tego ciepła, tych temperatur i Bernadetka powiedziała, że jest co? Odporna na to. Jestem odporna na słońce i może to takie jest dziwne, ale rzeczywiście tak mi to nie przeszkadza, bo też z drugiej strony jak mam to zmienić? No nie da się. Nie da się. Nie ma tego szaltera, tak, żeby nie ma tego szaltera. A wyobraź sobie, każdy miał taki szalter. To wiesz, co by było? Jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno. Tak, deszcz, słońce. No, także niech jest jak jest. Słuchajcie, mamy lato, niech jest ciepło. Niech się leje po plecach.
niech jest upalnie, ja też jest niech słoneczko zdania. Grzeje. Ci, co mają reumatyzm, na pewno się cieszą. Ja też jestem tego zdania i tu z tego miejsca, jakby jeszcze żyła, to by ją pozdrowił. Moja prababcia, ona zawsze wydała tak, lato wydała przekochano zima, a w zima przekochane lato. No i wszystko na temat. Tak, pozdrawiamy wszystkie babcie. Bernadetko, dzisiaj takie tematy, koncert tego twojego po części najnowszego krążka, bo to dwupłytowy album, najpiękniejsza nuta z całego serca dla ciebie, czyli Bernadeta Kowalsko i Jurek Macoła. I przyjaciele. Tak, jeszcze też o koncercie, bo taki też nastąpił, ale skoro o tej płycie, bo to jest tak bardzo wyjątkowo... Wyjątkowy płyta. Album. Album, wyjątkowy tak, album. Bo on jest częściowo zrealizowany jeszcze przez Jurka. Tak. Częściowo tak. Pora rzeczy musiałaś ty dokończyć, a pora stworzyć sama. Był stres? Tak. No wiesz, powiem ci, że tak najpierw to tak sobie usiadłam w kąciku i teraz mówię, jak to będzie, co to będzie. Ale są też tak jak cały czas powtarzam, że człowiek pojedynka by nic nie zrobił. Są obok mnie i dobrzy ludzie, których spotkałam też między innymi dzięki Jurkowi, dzięki współpracy razem z nim. Przez tyle lat żeśmy tworzyli zespół. No i tak to właśnie są bardzo blisko nas teraz też ci przyjaciele, o których mówię. No i właśnie ci ludzie mi też pomogli, chociaż no nie ukrywam, że była tutaj, robiliśmy tą płytę w dwójkę. Czyli gdzieś wszystko to, co pamiętałam, co Jurek zawsze opowiadał, jak. I oczywiście nasz producent Jan Musialik, który po prostu przejął teraz rolę Jurka, który po prostu układał kolejność nagrań, zajął się, że tak powiem, całą okładką i tak dalej. I to wszystko przyniosło ten efekt, że ten album wyszedł. Album wyszedł wśród włos, na pewno są tacy, że już go w domach mają. O tym albumie i o koncercie zaraz będziemy klachać. To teraz o tej płycie trochę szerzej, bo płyta numer 1 to twoje wykonania, ale tam też pojawiają się goście specjalni na tej płycie. Tak, płyta, która ma tytuł Z całego serca, cały album Najpiękniejsza nuta i tutaj właśnie podzielone resztę tytułu na dwie płyty, czyli nasz już z gośćmi, ale może to nie powiem, że z gośćmi, to już po prostu z członkami zespołu, który został, że tak powiem, myślę, że na ten czas... po prostu, który nam został do realizacji tego albumu i tego konceptu. To myślę, żeśmy dobrze sobie poradzili. Tutaj właśnie została zaproszona do współpracy do zespołu Estera Josz. Jest nauczycielem muzyki w Bytomiu. Bytom pierwszego stopnia, szkoła muzyczna i oczywiście w Tarnowskich Górach gra na klawiszach. To właśnie Estera Josz. No i oczywiście Adam Polakowski i Karol Gębczyk. Od wielu lat współpracowaliśmy razem. Gdzieś tam usłyszeli, że jest zapotrzebowanie zespołu. Poprosili o rozmowę, porozmawialiśmy i tak się stało, że razem tworzymy oczywiście zespół. No i tak to się stało, że też już te kolejne wykonania, oczywiście wchodziliśmy już do nagrań, które były zrobione jeszcze, zrealizowane przez Jurka, że tutaj właśnie Adam i Karol dołożyli swój głos i tutaj Estera tak samo swoje instrumenty klawiszowe. No ale już trzy nowe nagrania, które zostały na tą, cztery, przepraszam, na tą płytę, no to już tutaj po prostu całkowicie od początku pracowaliśmy. Poprosiłam o współpracę Marcina Grzele. No i myślę, że ta współpraca będzie dobra, bo pracowało nam się na odległość, ale pracowało nam się dobrze. Całość tutaj pilnował studyjnie, w studiu Jurka. Grzesiu Gutowski, który po prostu ogarnął to wszystko, realizację całą studyjną, mastering. Także myślę, że mogę być zadowolona na ten czas, który mieliśmy teraz i na ten pomysł. Jednego Jurka zastępują dwie osoby, tak. Jeżeli chodzi o studyjne rzeczy, tak. Bo już nie będą na scenie. Tak. Chociaż można powiedzieć, nie że... dwie osoby, więcej osób. No już coraz policzymy więcej. Coraz to więcej, tak.
Ale patrząc na to, jak teraz Bernadeta Kowalska i przyjaciele się zmieniają, to za chwilę możesz stać się taką Beatą Kozidrak szlagierów. Ona też uwielbiam ją. Jestem ona... jej, że tak powiem, to jest moja idolka. Jestem jej fanką od samego początku. I rzeczywiście, jeszcze muszę powiedzieć, że w trakcie tego wszystkiego, co działo się wokół tego albumu, zrodził się taki pomysł w mojej głowie. I tak mówię, że urodziło nam się drugie dziecko i powstał Biesiadny Band, który tutaj się też składa z samych muzyków zawodowych. No i oczywiście klarnet, puzon, saksofon, instrumenty właśnie klawiszowe z barwą akordeonu, estera. Takie właśnie taki instrumentalne. Biesiada na żywo, tak. Biesiada na żywo, śpiewana właśnie przeze mnie, Karola Adama. I to taki odłam tego, co robimy w szlagierach, a tutaj tak bardzo biesiadnie. I muszę powiedzieć, że zainteresowaniem byliśmy właśnie teraz niedawno na koncertach w Wielkopolsce. Pozdrawiam serdecznie i Lwówek, i Kuślin. I tam już biesiadowaliśmy. No i widzę, że się bardzo ludziom to podoba, że śpiewamy na żywo. I wiesz, tutaj po prostu tak jak widzę, że jest zapotrzebowanie, żeby zaśpiewać cztery zwrotki, no to śpiewamy cztery zwrotki. Że nie ma, wiesz, schematu tego utworu, tego biesiadnego, tylko po prostu to śpiewamy, to co nam ludzie ciągną i podpowiadają. Także. 21 szlagierów na tej płycie. Tak. To jest to, czego żeś oczekiwała? Teraz, jak już się to wydało, no nie chcę tego iść w ta strona, no bo... Czy żałuję czegoś, nie chcesz mnie zbadać? Nie. Ja może powiem tak, że na pewno w miarę jedzenia apetyt rośnie i myślę, że nie ma kogoś takiego, kto do końca jest zadowolony z tego, co już się stało, wyszło, co jest, bo zawsze można by lepiej, tak? Zawsze by można jeszcze inaczej, zawsze by można coś dołożyć i tak dalej. No ale tak jak powiedziałam, mieliśmy naprawdę mało czasu. Chciałam, żeby ten koncert odbył się i promocja tego albumu odbyła się właśnie w maju. Jurek miał urodziny i to było... Wszyscy przyjaciele po prostu podjęli się tego zadania, że chcieliśmy właśnie w maju, żeby spotkać się na koncercie i żeby ten album ujrzał światło dzienne i to nam się udało. A mogłoby być lepiej. Także trzymam kciuki, żeby się działo lepiej. A powiedz mi, Bernadetko, jeszcze taką rzecz. Twój numer jeden z tego wszystkiego, z tych 21. Jakbyś miała wybrać taki szlagier, który byś się mogła w kółko puszczać w aucie. O. Tak? To na pewno Palmowa Miłość, bo to kojarzy mi się z takim super pięknym wypadem Bojga Ludzi Zakochanych. Palmowa Miłość jest to pierwszy utwór z całego serca na tej płycie. No i na pewno właśnie jak mówię o biesiadzie, to Śpiewaj z nami Hej Papa. Biesiadna piosenka, która tutaj bardzo fajnie właśnie Marcin skomponował. Wczuł się w ten klimat, o którym z nim rozmawiałam. Rzeczywiście stworzył to, o czym mówiłam, z jakimś tam wskazaniem na nutki. No i stało się i jest. I jest to bardzo biesiadny, bardzo łapie za serce. Ludzie śpiewają, także myślę, że jest dobrze. Dwa numery podała Bernadetta Kowalską, a wy jakie macie dwa swoje ulubione? No właśnie. Ciao, 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 Siciliano. Ciao, 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 Gilimondo, cerchi la fortuna. Ciao, 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 Siciliano. Ovunque tu andrai, lo sola troverai. To mi się wydawało, że płyta numer jeden my sobie już omówili tak dosyć szczegółowo, to teraz płyta numer dwa, bo to tako też... Ciekawo, płyta w całości wykonano przez Jurka. On zafascynowany tą włoską piosenką. Numery nagrane wcześniej, ale nigdy nie opublikowane. Tak. Czemu? No chyba dlatego, że Jurek był bardzo skromny, a wszyscy żeśmy mu, że tak powiem, deptali. Zanim stukali, żeby robić. Każdy wielu artystów ze sceny szlagierowej na pewno też dla nich Jurek tworzył przecież piosenki. Nie będę tutaj wymieniać, bo wszyscy doskonale wiedzą. Dlatego myślę, że Jurek tutaj poświęcił się całkowicie dla tworzenia piosenek dla innych i nigdy mu chyba na myśl nie przyszło, przecież myśmy też te piosenki wykonywali, tak? Ale mu nigdy na myśl nie przyszło, żeby płytę wydać. Jestem ciekawa, co by mi teraz powiedział. Myślę, że uśmiecha się tak po prostu. Wyście wymyśleli. To już na pewno, ale znając Jurka, płyta byłaby taka, że zapamiętaliby mnie na lata. Riposta byłaby, tak, na pewno. To był taki wujek cięty riposta troszkę. Tak, Jurek by miał ripostę, ale myślę, że tutaj fani jego twórczości przede wszystkim i jego wszyscy przyjaciele na pewno się ucieszyli i oddźwięk jest bardzo fajny i właśnie niedawno miałam telefon, że
będą się odbywały. Przyjeżdża grupa z Włoch i czy wzięlibyśmy udział w warsztatach właśnie z naszą polską piosenką, żeby troszeczkę z nimi pośpiewać i też zaprezentować te utwory włoskie, bo tutaj muszę powiedzieć, że na koncercie właśnie zostały też one wykonane razem z Jurkiem śpiewali, Krzysiu Pietrek i wielu, wielu innych artystów, także myślę, że to fajnie, że taka płyta powstała i ucieszyła na pewno wielu, wielu przyjaciół i fanów Jurka. Do tematu tego koncertu, jak ten koncert wyglądał, wrócimy już za chwilę. A puentą tego właśnie pytania niech będzie, że szewc bez butów chadza. Dokładnie. Ti telefono no, ti telefono no, io non c'è lo caprimo. Ti telefono no, ti telefono no, chissà chi vincerà. Bernadetko, temat koncertu już my poruszyli. Wiemy, że artyści śpiewali z Jurkiem. Technika dzisiaj już na to pozwala, tak. Żeby coś takiego zrealizować. Ale do ciebie to pewnie był stres, bo to pierwszy taki koncert bez Jurka. Tak, tak. Bez jego fizycznej obecności na żywo. Z nowym składem, jakby na to nie spojrzeć. Tak, prezentowaliśmy się na tym koncercie autentycznie i oczywiście Będ Biesiadny się prezentował po raz pierwszy, żeśmy się, że tak powiem, ujawnili. No i oczywiście też, ale wiesz, ja się bardzo cieszę, że wszyscy przyjaciele, którzy razem ze mną, nasz producent podjęli się, że tak powiem, tych wykonań na koncercie, że wszyscy podeszli tego bardzo tak sentymentalnie ze wspomnieniem właśnie o Jurku i myślę, że przekazali autentyczne swoje takie i wspomnienia, bo każdy z nich troszeczkę też takie ciekawostki właśnie ze wspólnej współpracy w studio opowiadał. Także myślę, że wszystko tak jak chciałam. Oczywiście, że stres był, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, zawsze można by lepiej. Człowiek po prostu pilnujesz się i może czegoś jeszcze nie dopatrzyłam, może czegoś zapomniałam powiedzieć. Też nie chciałam, żeby ten koncert był smutny. On miał wspomnieć Jurka, ale miał opowiedzieć właśnie o jego współpracy z tymi ludźmi, którzy byli, ale też żeby było po prostu to wspomnienie takie bardzo radosne, bo podejrzewam, że też by sobie tego Jurek życzył. Większy stres przy tworzeniu tego albumu i składaniu go, czy jednak przy tworzeniu tego koncertu? Ja myślę, że i tutaj, bo i jeżeli chodzi o album, jeżeli chodzi o koncert, to jest publiczność, tak? która cię ocenia. Jeżeli chodzi o album, to też są nasi fani i odbiorcy szlagierowej sceny, którzy po prostu słuchają tej płyty i na pewno oceniają i też mają jakieś swoje tam spostrzeżenia i wybierają, typują te utwory. Także stresu nie da się podzielić, że jeden był mniejszy, a większy. Po prostu ogólnie rzeczywistość, w jakiej zostałam postawiona i w ogóle nasz zespół, no to po prostu cały czas było bardzo stresująco i wszyscy czuliśmy to gdzieś tam, ten oddech na plecach, żeby się starać, żeby było dobrze. A dziękuję bardzo za to wszystkim tym, którzy byli razem, pomagali. No i tak jak powiedziałam, sam człowiek w pojedynkę nie zrobi nic, także trzeba mieć prawdziwych przyjaciół. A stare przysłowie, uwaga teraz jako mądrość, będzie poznaje się tych prawdziwych w biedzie. Dokładnie tak. Stare czasy, dobre czasy, kiedy świat czarny.